Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na uroczystym podsumowaniu drugiej edycji konkursu edukacyjnego Tak jak ptaki na wolności, harcerze w obliczu II wojny światowej, którego organizatorami są Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz Chorągiew Krakowska ZHP imienia Tadeusza Kościuszki. Patronat honorowy nad naszym konkursem objęli małopolski kurator oświaty pani Barbara Nowak, naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrzyni Anna Nowosad oraz starosta tarnowski pan Roman Łucarz. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, druhny i druhowie, obecna sytuacja, w której aktualnie się znajdujemy, zobowiązała nas do dokonania podsumowania konkursu w formule wydarzenia online, co niniejszym czynimy. Szanowni Państwo, za chwilę poznacie wyniki drugiej edycji konkursu Jak ptaki na wolności, konkursu organizowanego przez Oddział IPN w Krakowie i krakowską Chorągiew ZHP imienia Tadeusza Kościuszki. W tej edycji dostaliśmy bardzo dużo, bo aż 113 prac, które były oceniane w trzech kategoriach: praca pisemna, praca plastyczna i praca multimedialna. Komisja konkursowa wyłoniła 26 laureatów i przyznała 17 wyróżnień. Konkurs tegoroczny jest dla nas konkursem szczególnym. Poświęcony był bowiem małemu sabotażowi i chodziło nam o to, abyście poprzez to spojrzenie wstecz, poprzez to spojrzenie w historię, potrafili dostrzec, jak ludzie w waszym wieku, jak wasi rówieśnicy walczyli o niepodległość Polski w latach II wojny światowej, jakimi narzędziami się posługiwali, w jaki sposób wspierali ten wielki wysiłek realizowany przez naszych przodków od 1939 roku. Chciałoby się powiedzieć też 1945, ale wiemy przecież, że dla Polski wojna tak naprawdę skończyła się dopiero wraz z upadkiem komunizmu w roku 1989. Chcieliśmy zatem, abyście poprzez to przyjrzenie się małemu sabotażowi zerknęli także na etos Szarych Szeregów, na to, w jaki sposób etos harcerski wpisywał się w wielkie dzieło, jakim było Polskie Państwo Podziemne. Cieszymy się, że tak wielu z Was uczestniczyło w tym konkursie i mamy nadzieję, że wyniki tego konkursu Was nie rozczarują. Pragniemy wyrazić radość z tak aktywnego udziału harcerzy i uczniów w naszym konkursie. Zgłoszone do konkursu prace wyróżniają się znajomością zagadnienia małego sabotażu, konspiracyjną działalnością Szarych Szeregów podczas II wojny światowej oraz niebywałym warsztatem historycznym i kunsztem artystycznym. Warto podkreślić, że w konkursie wzięli udział uczniowie z 35 szkół z województwa małopolskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego, a także harcerki i harcerze z 12 środowisk harcerskich, wśród których możemy odnaleźć takie organizacje jak Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej oraz Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, obwód Chicago. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu. Tegoroczna już druga edycja, która odbywała się od 1 lutego do połowy marca, zgromadziła wielu uczestników, którym bardzo dziękuję za udział w tym konkursie. Wasze prace plastyczne, multimedialne są naprawdę piękne i pokazują wasze przywiązanie do tych ważnych spraw, jakie było odzyskanie niepodległości. Tegoroczna akcja była pod takim może hasłem małego sabotażu. Pięknie uwidoczniliście tą akcję w swoich pracach, za co wam bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Czuwaj. Drodzy uczestnicy konkursu Tak jak ptaki na wolności, harcerze w obliczu II wojny światowej, bardzo serdecznie chciałbym wam podziękować za udział w tym konkursie. 113 prac, 133 uczestników świadczy o tym, że sprawa harcerzy oraz ich męczeńskiej śmierci w obliczu II wojny światowej, ich działalności w II wojny światowej, o tym świadczy, że jest wam bardzo bliska. Ci harcerze nie wahali się oddać swojego życia za wolną Polskę, chociaż mieli niespełna tyle samo lat co wy, czyli kilkanaście. Jednak nie wahali się, ażeby poświęcić swoje życie za takie wartości jak Bóg, honor i ojczyzna. Bardzo serdecznie dziękuję wam za udział, ale dziękuję też wszystkim organizatorom, którzy ten wspaniały konkurs organizowali.
to dzięki Wam pielęgnujemy takie wartości, które są dla nas Polaków najważniejsze, czyli wiara, czyli patriotyzm, czyli przywiązanie do tego, co jest dla nas najistotniejsze, najważniejsze i co czyni nasze państwo, co czyni naszą piękną Polskę krajem na mapie Europy wolnym, suwerennym i samorządnym. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to, aby ten konkurs mógł zostać przeprowadzony. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę nauczycieli, opiekunów merytorycznych, instruktorów harcerskich oraz rodziców za ich osobisty wkład w ten projekt. Serdecznie dziękujemy także patronom honorowym, którzy wsparli naszą inicjatywę. Planujemy rozpoczęcie prac nad trzecią już edycją konkursu edukacyjnego Tak jak ptaki na wolności, harcerze w obliczu II wojny światowej, która ma zostać ogłoszona w następnym roku szkolnym. Serdecznie dziękujemy za Wasz udział w naszym konkursie i wyrażamy nadzieję, że kolejna edycja będzie się cieszyła równie dużym zainteresowaniem z Waszej strony.